Istotnie pan ma rację, jest przeznaczone z dwóch źródeł, ze środków unijnych i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 50 milionów euro na zagospodarowanie, rekultywację terenów powojskowych oraz poprzemysłowych. Nie mamy takiego terenu będącego we władaniu gminy, natomiast składowisko odpadów poprodukcyjnych, które jeszcze w tej chwili jest poza zasięgiem samorządów, ma przyznane i zabezpieczone w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska środki finansowe na jego rekultywację. Jest to tak zwany program bomb ekologicznych. Jest ten punkt zaliczony dzięki działaniom wspólnym z poprzedniej Rady poprzedniej kadencji i mojej. I te środki są zabezpieczone w każdym czasie możliwe do wykorzystania, także pod warunkiem, że któryś samorząd powiatowy lub samorząd gminny będzie się chciał podjąć tego działania. Jeżeli takie działanie zostanie skierowane, to jeżeli użyczenie terenu będzie możliwe po jego przewłaszczeniu, które w tej chwili prowadzi, w którym kierunku postępowanie prowadzi starosta Dąbrowski, to prawdopodobnie będziemy musieli się podjąć tego działania. Działanie jest finansowane w 100% ze środków państwowych, więc być może odzyskamy ten teren na nasze potrzeby i możliwe lokalizacje gminnych działań. Pan radny, pan przewodniczący, dwa tematy. Temat pierwszy dotyczący ulicy 3 Maja po jej remoncie. Niestety, proszę państwa, panie przewodniczący, jest tak, że ten remont nie zostanie wykonany w całości. Znaczy sama jezdnia jest uzależnikowana w roku bieżącym, natomiast jeżeli chodzi o chodniki, będziemy wykonywać to działanie w roku następnym. W miesiącu grudniu przewidujemy przegląd ulic w Szczucinie w kierunku nowego zorganizowania, inaczej zaproponowania sposobu zorganizowania ruchu. Z dwóch przyczyn to działanie będzie wynikało. Po pierwsze z tego, co projektuje Generalny Dyrektor Dróg i Autostrad i co będzie sugerował, a ostatecznie on jest organem, który będzie zarządzał naszymi drogami także na styku ich wprowadzenia do ruchu w drodze krajowej. Trzy drogi według tego projektu mają być zamknięte i w związku z tym musimy znaleźć inne rozwiązanie prowadzenia ruchu w Szczucinie i w związku z tym musimy powołać działanie, które będzie mogło określić sposób zorganizowania ruchu na tym terenie. Przy tej okazji chciałbym także wprowadzić trzy rzeczy. Po pierwsze przegląd ruchu na ulicy Rudnickiego, ulicy Świerczewskiego i także w okolicy Targu na trzech ulicach, na ulicy Targowej, choć ona w tej chwili jest drogą wewnętrzną, bo trochę mamy zorganizowaną, ulicy 3 Maja i Ogrodowej. I mam nadzieję, że we wrześniu będziemy mieli już sugestie wynikające z opracowania wstępnego założenia projektu organizacji ruchu, którą chciałbym Wysokiej Radzie przedstawić, ponieważ będzie to musiało być przez Wysoką Radę akceptowane. Jeżeli chodzi o jawność finansów, nie widzę żadnego problemu. Każdą sugestię w tym zakresie przyjmuję. Przyjmuję także tą sugestię wykonania odpowiedniego miejsca, gdzie będą publikowane kwestie związane z wszystkimi sprawami finansowymi, a także tymi kontrolami, o których pan sugerował. Nie ma żadnego powodu, są to dokumenty jawne, nie ma żadnego powodu, żeby ich nie traktować w ten sposób. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie kruszywa, wystąpię odwrotnie w dniu jutrzejszym do Policji Państwowej o to, by te dwie żwirownie, myślę, że dotyczy to wszystkich trzech na terenie gminy, trzech z tej strony zachodniej, bo są jeszcze dwie po stronie wschodniej, żeby zabezpieczenie kruszywa było zgodnie z przepisami. W tej chwili w otwartych samochodach kruszywa przewozić nie wolno, więc jest to wymóg bezwzględny. Myślę, że policja stosunkowo szybko się z tym powinna uporać. Pan radny Bernat, kilka spraw. Pierwsza sprawa, którą zgłosił na poprzedniej sesji pan radny Jacek Szarek, w tej chwili ponowiona, dotycząca rozwiązania problemu
włączania się do ruchu ze drogi powiatowej Szczucin-Kozłów, bo myślę, że to jest najistotniejszym problemem. Ja pozwoliłem sobie w wykonaniu tego wniosku, zresztą wspartego przez wszystkich Państwa, wykonać pismo do Generalnego Dyrektora Dróg i Autostrad, do oddziału krakowskiego. W ślad za otrzymaną negatywną odpowiedzią pozwoliłem się umówić na spotkanie z Panią Dyrektor Agnieszką Wachowską, zastępcą dyrektora tego krakowskiego oddziału, która zajmuje się utrzymaniem ruchu, z prośbą o weryfikację stanowiska. Stanowisko było takie, że w związku z tym, że wprowadzenie ruchu z drogi wojewódzkiej jest w odległości, jak mi to potem wyliczono, trzech długości samochodów typu TIR, nie ma możliwości chronienia tego skrzyżowania światłami z uwagi na to, że zamiast uzyskać wyższą przepustowość, uzyskiwalibyśmy przepustowość niższą, w związku z tym byłoby większe zagrożenie smogiem i spalinami i tego się załatwić do końca nie da. Ja sugerowałem także drugie rozwiązanie, oprócz, mam to na piśmie, a Państwu w przerwie to udostępnię. Ja sugerowałem drugie rozwiązanie, nad tym rozwiązaniem w tej chwili toczy się dyskusja, jako że w ciągu drogi krajowej nr 73 jest planowane w rynku w Szczucinie skrzyżowanie prowadzone z ruchem okrężnym i w tej chwili jest ta dokumentacja przed uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jeżeli tą decyzję środowiskową uzyska, istnieje możliwość wyłączenia z całego ciągu drogi, która nie znajduje finansowania, tego rozwiązania w samym rynku w Szczucinie i prowadzenia i wybudowania tego ronda. Każde z tych rozwiązań jest rozwiązaniem pozytywnym dla nas, natomiast no, czy my się z tym zgadzamy, czy my się nie zgadzamy, stanowisko dyrektora generalnego, to jest taka dziwna nazwa, oddziału krakowskiego jest na ten czas negatywne. Lubasz-Rędzina, zakres określony działaniem i tym, co było zapisane w budżecie, został zrealizowany w całości. Nie planowaliśmy tej drogi prowadzić dalej i jak na ten czas nie ma takiego planu. Czyli to zadanie, które zostało zaplanowane, zostało wykonane, no być może ktoś liczył na to, że będzie ciąg tej drogi prowadzony dalej. Jeżeli utrzymane zostanie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez województwo samorządowe w roku następnym, a jak Państwo wiedzą, na skutek odrolnienia gruntów w miastach wpływy do tego funduszu są coraz mniejsze, to będziemy kontynuować te działania na trzech ciągach drogowych. Jedno ma być w Lubaszu właśnie, jedno ma być w Radwanie i jedno w Dąbrowicy w roku następnym. Istotnie Pan Sołtys zgłaszał problem przepustów pod Panem Świętem. Próbujemy dogadać się z wykonawcą rowu głównego Lubasz nr 1, żeby przy okazji realizacji tej inwestycji wykonał to działanie. Mam nadzieję, że to uda się załatwić. Sterownik do pieca. Nie wiem, jak się to stało. Ja tej sytuacji akurat nie rejestruję indywidualnie. Faktycznie w dokumentacji projektowej powinien ten sterownik funkcjonować. Jakbyśmy klinicznie do tego doszli. Zresztą wskutek sugestii Pana Sołtysa byliśmy tam na miejscu i stwierdziliśmy faktycznie, że sterownik nie został instalowany. Taka zlecenie dla firmy tej, która się opiekuje tym piecem, dla firmy serwisowej zostało wystawione. Sterownik faktycznie kosztuje 200 zł z przyjazdem, więc koszt zamontowania tego sterownika w stosunku do kosztów, jakie ponosi gmina, jest niesłychanie niski i to zaniedbanie z przykrością także rejestruje. Jeżeli chodzi o internet światłowodowy, Szanowni Państwo, ja Państwa już w połowie roku informowałem, chciałbym to powtórzyć. To bardzo proszę, żeby nie mówić, że ja to mówiłem na zewnątrz, ponieważ zależy mi na dobrych stosunkach z telekomunikacją polską, ale chciałbym Państwu sugerować, żeby na ten czas nie zmieniać i nie podpisywać żadnych umów na świadczenie usług drogą internetową. Ponieważ
Wszyscy zwiedzieli się, że na terenie gminy, wszystkie firmy, które oferują taki rodzaj usług, zwiedziały się, że na terenie gminy wykonywane jest to działanie i próbują zrobić każdego z nas konia. Ja sam odebrałem co najmniej 20 telefonów z ofertą lepszego świadczenia usług. Proszę Państwa, dopóki inwestycja nie zostanie zakończona, lepszych usług nie będzie. Czyli do 30 czerwca proszę nie liczyć na to, że szybkość, no w niektórych miejscach szybkość się już trochę poprawiła, ale że będzie ona taka, jaką napisują na umowie. Czyli na razie robią wszystkich bankowo, żeby złapać klienta i żeby klient za to zapłacił. Natomiast klient usługi jak na razie tej jakości mieć nie będzie i bardzo sugeruję bardzo daleko idącą ostrożność w podpisywaniu umów. Ci, co mają już umowy z telekomunikacją od wielu lat, to pewnie powinni na nich na razie zostać, natomiast zobaczymy, co będzie. Jak Państwo wiecie, trzy duże firmy internetowe szykują się z nową ofertą, być może tańszą, być może bardziej kompleksową. Poczekajmy jeszcze te kilka miesięcy na to, aż się rozstrzygnie ten bój o klienta, bo on jest w tej chwili nierówny. Klient na tym nie zyskuje, a traci. Co do dróg powiatowych, myśmy akurat nawiązali stosunkowo dobrą współpracę z powiatem. Dzięki tutaj pomocy pana przewodniczącego urbanika i pana radnego Łukasza Orzoga. Wydaje się, że te deklaracje, które są złożone w dniu dzisiejszym przez pana Orzoga na dzisiejszej sesji, mają szansę powodzenia. W związku z tym będziemy wspólnie razem pilotować. Dodatkowo chciałbym Państwa poinformować, że parę inicjatyw wspólnych także przedstawiliśmy powiatowi. Jak na razie te inicjatywy nie zostały odrzucone, czy nie zostały ocenione negatywnie. Dotyczy to tych już historycznych momentów, których już wcześniej zaczynaliśmy jeszcze z panem starostą ten czarem realizować, a przez ten czas nie zostało to zrealizowane, czyli chodnik Borka, chodnik w Zabniu i projekt chodnika w Lubaszu. Czyli te inwestycje, te działania powinny znaleźć miejsce w roku 2012. Będziemy wspólnie razem pilotować. Akurat mamy aktywnych radnych powiatowych. Myślę, że tego będą dopilnowywać. Jeżeli chodzi o plac zabaw. Place zabaw są placami z projektu Radosna Szkoła i one formalnie rzecz biorąc nie powinny być ogólnie dostępne. Natomiast jeżeli chodzi o duży plac zabaw w Szczucinie, chcielibyśmy do tego doprowadzić, żeby był. I taką mam nadzieję, zresztą cały zamysł działania w tym miejscu jest po to, żeby stworzyć obiekt sportowo-rekreacyjny, czyli żeby mogli i starsi zagrać w piłkę, a młodsi mogli się zabawić na placu zabaw. Mam nadzieję, że nie będziemy zamykać także placu zabaw i Zabrniu, i w Słupcu. Państwo dyrektorzy, czyli odpowiedzialni za te placówki, są na ten temat otwarte. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rynek, jak Państwo widzicie, jesteśmy na ukończeniu tej inwestycji. Inwestycja jest realizowana w powiązaniu ze środkami unijnymi. My musimy na ten czas oddać go w takiej postaci, jak był projektowany, żeby uzyskać dofinansowanie. Ja mogę deklarować i tak założyliśmy. Jak Państwo widzicie, nie jesteśmy w stanie otworzyć zieleni na ten czas w całości. Czyli nie możemy zakląć trawy, która by szybko urosła, żeby było ładnie. Ale jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym zaproponować rozwiązanie takie, że przeglądniemy sytuację do miesiąca kwietnia. W budżecie gminy przewidujemy pewne nakłady na ten plac jeszcze w roku 2012, po to, żeby ocenić sytuację, jak to wygląda i być może, jeżeli będzie taka potrzeba, jakieś stylizowane, bo będą musiały być już nawiązane do tej płyty, ławki są, jesteśmy w stanie także postawić, tylko będziemy musieli ocenić ile, gdzie, w jakim zakresie. Nie, w żaden sposób nie jestem, nie chciałbym powiedzieć, że sprawa czy problem, który został tym pytaniem wywołany, nie ma sensu i dlatego na dzisiaj musimy oddać terenie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, jesteśmy w stanie do tego, myślę, powrócić, tym bardziej, że tych ławek w tej chwili mamy 12, więc prawdopodobnie już takiej ilości ławek z oparciami nie będzie potrzeby, nie będzie to ani wysoki koszt, ani wielka sprawa. Sadowa, jeżeli nie jest załatwiona, to mogę zadeklarować, że będzie, bo problem został zgłoszony i ja jeszcze nie odpytałem, ale widzę, że nie jest załatwiona, więc będzie.
Tyle mogę Pani Przewodniczącej powiedzieć. Poczuwam się osobiście, bo Pani to do mnie zgłaszała i nie rozumiem, dlaczego nie jest zaraz będzie.